hospitalnie. Dzień dobry, kochani, dzień dobry. Witam serdecznie do programu Przedstaw się. Jesteś unikatem, bo jesteś. My wszyscy jesteśmy unikatowi. I czas pokazać się, czas pochwalić się, kim jesteś, jakie masz dary i talenty, bo masz, nie ukrywaj się i nie bądź osobą egoistyczną, że tylko zatrzymasz to dla siebie. Podziel się z nami wszystkimi. A dzisiaj mamy piękną, wspaniałą Elunię. Bardzo proszę, przedstaw się. Dzień dobry, witam serdecznie, kochani. Nazywam się Elżbieta Sobieszczuk. Talentów, no trochę tam by się znalazło, natomiast aktualnie od jakiegoś czasu zajmuję się profilaktyką zdrowia. Chyba jakieś niespełnione marzenia, tak sobie myślę, z dzieciństwa odnośnie, że pewnie chciałam być kiedyś lekarzem, ale nie wyszło, nie starałam się. Natomiast profilaktyka zdrowia, zdrowe odżywianie to skądś miałam, bo z domu też tego nie wyniosłam. Czyli cały czas szukałam sposobów na to, żeby w miarę upływu lat wyglądać ładnie, nie starzeć się i być zdrową. I w zasadzie tak krok po kroku, a już kilkanaście, no myślę, że na ponad 20 lat temu te pierwsze kroki stawiałam w zakresie właśnie tego zdrowego odżywiania, gdzie jak porównuję tamten okres z tym okresem, więc to były zupełnie inne problemy. No i po prostu doświadczenia, które zdobywałam, a zdobywałam, bo prowadziłam przez długi czas swój własny gabinet dietetyczny. I w takim miejscu bardzo atrakcyjnym dla mnie wtedy z tego względu, że miałam dostęp do ludzi, którzy już potrzebowali pomocy takiej niemedycznej od strony zdrowia, czyli Polańczyk, tam są kuroty, sanatoria i właśnie robiłam, można powiedzieć, społecznie takie wykłady, gdzie dzieliłam się informacją na temat profilaktyki zdrowia. No i też problem odchudzania na pewno jest bardzo ważny i to chciałam i wzięłam się za to tak troszeczkę inaczej niż o tym traktują książki, dlatego że stwierdziłam po jakimś czasie, że nie tędy droga, żeby liczyć kalorie, tylko kalorie. I co takiego w takim razie jeszcze by trzeba było zrobić, żeby jak ktoś chce się odchudzić, żeby to zadziałało u niego. Mało tego, żeby zadziałało, żeby jeszcze bez efektu jojo to było. Ponieważ wiele ludzi próbowało, ale później no, nawet się udało, ale po jakimś czasie znowu wszystko wróciło do normy. No i właściwie rezultatem takim moich doświadczeń jest książka, którą chcę się dzisiaj pochwalić i chcę ją zapromować, ponieważ zawiera ona cenne moje doświadczenia, uważam, za przydatne dla czytelnika, każdego czytelnika. I co stwierdziłam właśnie, że oprócz liczenia kalorii, zresztą nie liczyłam tych kalorii nigdy tworząc posiłki, tylko starałam się je tak komponować, żeby były zdrowe. Teraz problem jest taki, skąd wziąć zdrową żywność? Taki jest problem w tym momencie, bo już wiele ludzi jest świadomych i potrafi sobie skomponować w miarę zdrowy posiłek, natomiast jest problem taki, skąd to mamy wziąć. No, mieszkam w takim akurat miejscu, gdzie jeszcze ta żywność nie jest tak do końca skażona. Niemniej jednak w Polsce już w większości jesteśmy, muszę tu powiedzieć, skazani wręcz na żywność, która przychodzi do nas z zewnątrz, czyli z Europy, niewiadomego tak do końca pochodzenia, a jak nie wiemy, nie znamy pochodzenia, to też nie wiemy, co zawierają warzywa i owoce, które tak właśnie lubimy spożywać. Ale muszę ci tu przerwać, kochana, muszę ci tu przerwać. Tak. Wiesz, jak ty mówisz o odchudzaniu, a ja po zimie muszę troszeczkę, wiesz, stracić tu i ówdzie, więc ty mówisz na mój temat i na pewno wielu osób i zdrowej żywności. Ale wiesz co, Polska najbardziej kojarzy mi się z ogrodami, polami, piękną wsią polską. Więc czy naprawdę my w Polsce, no my w Polsce, bo ja na ogół jestem co roku miesiąc w Polsce, czy my rzeczywiście nie mamy zdrowego sposobu odżywiania się w takim kraju, gdzie jest tyle sadów, ogrodów i
wszystkiego tak naprawdę. Nie wiem, czy tam do świata dotarły wiadomości. Myślę, że tak. U nas rolnicy bardzo ostro protestują, dlatego że nie mają zbytu na swoje produkty, czyli sady, które tam pod Warszawą, Grudziec, wszystkie i większe takie właśnie ośrodki, można powiedzieć, produkujące żywność, no niestety zmagają się z problemem zbytu, ponieważ ceny są tak nieatrakcyjne, że im się w ogóle nie opłaca zbierać tego. I tu jest właśnie problem. Tu jest problem, że jeszcze komuś gdzieś tam się chce, bo w większości ludzie na wsi, tak jak koło mnie, ja mieszkam w takiej, no to nawet nie jest prawdziwa wieś, to jest mała miejscowość pod Leckiem, ale z tego co widzę, 20, no już ponad 20 lat, prawie 30 lat tutaj mieszkam, i były krówki, były kurki, były świnki, to wszystko było. Tego nie ma teraz. Dlaczego? Bo powstało Tesco, bo powstała Biedronka w pobliżu, na przedmieściu. I w zasadzie to taka jedna z drugim gosposia będzie męczyć się tutaj i uprawiać ziemię, jeżeli może pójść pogotowy kurki. W zasadzie krok po kroku, ponieważ ta żywność taka zakupowana w tych sklepach wielkopowierzchniowych jest tania tak naprawdę, więc jest to jak gdyby demobilizacja do tego, żeby zająć się własną uprawą. Tu jest problem. Wiesz co, mnie to się wydaje, że to jest czyste lenistwo. Też lenistwo, no na pewno ktoś też lenistwo. Ktoś obraził, ale... Tak. Ale cóż to, gdybym ja miała swój własny dom, słuchaj tam, albo mieszkanie, ale działeczkę, bo dużo ludzi takie działeczki ma, to ja sobie nawet nie wyobrażam nie uprawiać tego i nie mieć... Przecież można nawet mieć, słuchaj, tak jak ja to zazwyczaj zawsze miałam, wielkie wazony i tu pietruszka, tu koperek i swoje własne. Słuchaj, żeby nie wiem co, nigdzie tak nie pachnie, jak zakupisz w sklepie, nigdy tak nie smakuje jak swój własny pomidor, ogórek, więc ja nie rozumiem, dlaczego ucieka się w tę łatwość, która jest wcale niekoniecznie zdrowa. No to ja mogę powiedzieć, bo tak trochę było polityce, by trzeba było, są dotacje. Do tego, jeżeli nie uprawia się na wsi ziemi, więc dostaje się pieniądze za to, że się nie uprawia. Także to są dotacje tak zwane unijne. Sama brałam taką dotację, zanim sprzedałam Polskę i tam rzeczywiście nic na tym polu nie było. Parę krzaków i to było w imię tego, że tam jakaś enklawa przyrody, być może takie gdzieś tam ptaszki jakieś się gniazdują albo coś takiego i za to właśnie są te dotacje. Więc tutaj oprócz tego lenistwa ja myślę też, chyba te finansowe sprawy wchodzą również. Łatwizna, słuchaj. My stajemy się tym pokoleniem teraz, gdzie faktycznie idzie się na łatwiznę. Tak, jak nie się jak najłatwiej, jak najtaniej, ale nie jak najzdrowiej. Jak najzdrowiej. Teraz tutaj jest zwrot do świadomości ludzi, tylko i wyłącznie. Także moje wykłady, które prowadzę cały czas regularnie właśnie w sanatoriach w Połańczyku, zmierzają do tego, żeby dać informację, że ludzie muszą sami jakby wrócić do tego, co już, od czego odeszli, jeżeli chcą mieć zdrową żywność, ponieważ państwo im tego nie zapewni, na pewno nie zapewni. Stąd też już się tworzą takie kolektywy, można powiedzieć, gdzie już wiadomo, że ten rolnik uprawia to, ten, tamten, tamto i w zasadzie można nawiązać kontakt z takim rolnikiem i od niego bezpośrednio kupować, dlatego że rolnik też nie może jakby odsprzedawać do sklepów swoich produktów, ponieważ te wymogi sanitarne są tak wysokie, myślę, że większość z nich... A co ja Cię przepraszam, bo ja nie jestem na stałe w Polsce, więc co się stało z tymi rynkami? Ja pamiętam w moim rodzinnym mieście był rynek. Już mówię. Więc na rynku przyjeżdża tak jak do Leska, mówię tutaj o naszych stronach, więc kiedyś to były babcie, to chcę powiedzieć, nie takie osoby, które sobie dorabiały, bo miały swoje działeczki, gdzieś tam ogródki i to fasolka szparagowa, to coś tam, to można było odkupić. Natomiast teraz wszystko to jest z giełdy tak zwanej, czyli warzywno-owocowej. To nie ma tak, że z ogródka ktoś tutaj przyniesie z pola własnego. Nie. To już jest przywożone. Część jest z Polski, być może większość jest właśnie z zagranicy. Także to są warzywa, które... Ja ostatnio nie kupuję warzyw, a jeżeli już, to muszę całą procedurę jakby odkażania tego wszystkiego przeprowadzić. Także to są takie informacje dzisiaj dla ludzi, że jeżeli chcą rzeczywiście być zdrowymi, mieć zdrowe rodziny, no to trzeba nawet na balkonie te swoje warzywa uprawiać. No i mieć jakiś dystans do tego, co się kupuje oczywiście. Nie wystarczy tylko wymyć pod bieżącą. Ale wiesz co, najlepszym świadectwem, co powinniśmy robić albo nie, to jest jak się sami czujemy. Tak jest właśnie, sami czujemy.
Po tym poznać, właśnie też mówię, czyli jeżeli człowiek jest, czuje się dobrze we własnym ciele też, a nie czuje się dobrze ten, który no, złapał trochę tych kilogramów tej nadwagi i czasem nie wie z jakiej przyczyny nawet, bo tych przyczyn może być naprawdę bardzo dużo. No, więc ja w swojej książce daję taką receptę, można powiedzieć, taką ściągę do tego, bo jest to poradnik. Tytuł ma taki wabiący, bo chudni z miłością do siebie. Mogę pokazać, jak wygląda. Chudni z miłością do siebie, serduszkiem na dłoni, bo to jak traktuję ja siebie, takie produkty kładę na talerz, prawda, i tak się czuję, czyli tutaj chyba zacząć by trzeba było właśnie od tego szacunku do siebie, od tej miłości do siebie, która jest trudna i u nas w zasadzie to się, nawet człowiek nie przyznaje o tej miłości do siebie, bo to się nazywa egoizm. I to tak duży no to program. Tak było, że trzeba być narcyzem, przyglądając tak, się sobie to, i kochając siebie. Także ja to wyniosłam z domu i wiem, że moje pokolenie jest tak nauczone, żeby o sobie po prostu mniej dla siebie, nie tylko dla otoczenia i dla innych. Ale no, czas właśnie zacząć od siebie jest, bo zadowolona matka, zadowolona żona to jest zadowolona rodzina. Jak najbardziej. A powiedz mi, kochana, jak łączysz to, jak się odżywiamy z tym, co nam podpowiada nasza intuicja, co jeść, czego nie jeść. I nadwaga może być jeszcze z zupełnie innych powodów. To nie tylko jest odżywianie się. Tak, więc ja zanim odpowiem na to pytanie, to tylko w skrócie to, co w książce jest, dlatego że zdziwiłam takie etapy, etap nawadniania na przykład. Nie umiemy pić odpowiedniej ilości płynów, wody głównie, bo nie mam na myśli tych płynów farbowanych i perfumowanych, jak to tak nazywam. Czyli czystej wody i to jeszcze o dobrych parametrach wody. To też można sobie domowym sposobem, to tu mogę powiedzieć, zamrozić i pić roztopioną wodę. To jest taka metoda, którą każdy może zastosować bez inwestycji jakichkolwiek. Następnie dobrze by było zrobić sobie oczyszczenie z pasożytów, bo o tym się nie mówi, ale często przyczyną naszych dolegliwości jest ich przerost, czyli za dużo jest. A za dużo jest wtedy, kiedy spożywamy taką żywność właśnie dużą ilością chemii, która nas zakwasza. A zakwaszony organizm to jest siedlisko właśnie do wszelkich organizmów patogennych, to raz. I to jest powód do tworzenia się również tkanki tłuszczowej, czyli tego przybierania na wadze, gdzie tkanka tłuszczowa czy komórki tworzone są po to, żeby wychwycić te pozostałości kwasowe. Czyli ona nas tak chroni. Naprawdę ta komórka, ta warstwa tłuszczyku. No i później, jeżeli uporamy, oczyścimy się z tego i podaję kilkanaście kuracji ziołowych, które każdy może sobie, jeżeli będzie miał zioła, zrobić w domu, naparzyć, po prostu przypilnować, żeby to zrobić i oczyścić wątroby. I o tym też się nie mówi, że większość, no właściwie prawie wszystkie, bo są szkoły lekarzy, bo ja słucham lekarzy takich, którzy otwarci są również na te naturalne metody. I jest mówione, że tam, gdzie jest dysfunkcja wątroby, tam przede wszystkim może być rak. Nie musi, ale może być rak, dlatego że wątroba nie spełnia swojej funkcji oczyszczania na bieżąco. Czyli oczyszczamy wątrobę, tutaj bym powiedziała, zawsze mówię o Huldzie Clark, która napisała książkę taką bardzo, bardzo grubą, tłumaczona jest na język polski, właśnie o tych organizmach patogennych. Ona w ogóle sprowadzała teorię powstawania wszelkich dolegliwości właśnie od obecności pasożytów. Czyli dobrze by było zwrócić uwagę na to. Kończymy? Nie kończymy. Dwie metody zamieszczam w książce na oczyszczanie wątroby. Właśnie Huldy Clark, dlatego że jest bezpieczna, skuteczna i krótka, co jest bardzo ważne dla zagonionego człowieka. Można to zrobić spokojnie w weekend. I Andreasa Morica, ona troszeczkę jest rozszerzona, ale bardzo podobna. Dobrze jest sobie zbadać, zrobić test na kwaśność żołądka, żeby wiedzieć, jak trawimy białka, bo białek spożywamy dość dużo i często to może być przyczyną alergii, czyli żeby to zlikwidować. No i zastosować odpowiednie produkty, kiszonki, kwaszonki, tego typu takie domowe raczej, które pomogą nam zaprowadzić dobrą florę bakteryjną. I wtedy właśnie jest tym intuicyjnym odżywianiem. Wtedy mogę powiedzieć, że rzeczywiście mogę się odżywać intuicyjnie, czyli mogę pójść do sklepu, popatrzeć na półki, zapytać mojego ciałka, tak, co byś sobie dzisiaj zjadło ciałko, to na to miałbyś ochotę, bo w zasadzie tych diet jest przeróżnych całe mnóstwo. Nie mogę powiedzieć, nie powiem, że jest jakaś idealna dieta dla wszystkich. No bo właśnie, bo chciałam już zapytać, rozumiem. Indywidualnością biochemiczną, także nie ma co, dla jednego olejniany będzie dobry i 1000 osób będzie po prostu zdrowiało na tym, a jedna się znajdzie taka, że nie.
Więc po prostu ja zawsze mówię, doświadczaj, bo próbuj, to co ci smakuje, próbuj. Jeżeli dobrze się po tym czujesz, to jest. I to nie ma tak, że nie mogę pączka zjeść, nie? To, ale nie znowu tu jest, widzisz, znowu tu, Elunia, potwierdzamy, że każdy z nas jest unikatowy, kompletny. I nie ma jednej diety dla wszystkich, nie ma jednej tabletki uzdrawiającej wszystkich, pomysłu jednego dla wszystkich. Nie ma. A powiedz właśnie na temat ziół, jak ty je w ogóle zbierasz, co ty z nimi robisz? Zbieram zioła, znaczy zaczęłam od niedawna zbierać właśnie ze względu na te pasożyty przede wszystkim, ponieważ koło mnie są plantacje dziko rosnących ziół, mieszkam blisko lasu, więc tam również, no i suszę, głównie suszę, robię nalewki, czyli nalewki i zalewam olejem, z tym, że zanim zaleję olejem, to psikam spirytusem właśnie, po to, żeby wydobyć te cenne wartości pod wpływem alkoholu, ale żeby to nie było alkoholowe, czyli to są do nacierania, do picia, żywokosty, czyściec leśny jest w lesie u mnie, jest tego bardzo dużo, brotycz, który jest ziołem zakazanym, jest bardzo, nawet teraz mam chybatkę z brotyczy, jest o smaku gorzkim, czyli to wszystko, co gorzkie, kwaśne, co, no, czego nie lubimy jeść, to właśnie powoduje, że to, co w nas bytuje i mieszka i podjada, opuszcza nasz organizm w stanie, można powiedzieć, żywym. Także to jest bardzo cenne też, że w stanie żywym, bo chemicznie również można niszczyć pasożyty, ale lepiej jest na dłuższą metę jednak stosować zioła, dlatego że tworzy się im środowisko i odkwaszenie organizmu, czyli odkwaszając organizm, jak gdyby również powodujemy, że te organizmy nie chcą w nas bytować. To też jest tędy droga. Do tego dochodzą emocje, do tego dochodzi to, co myślimy, prawda, czyli kim się otaczamy, jakie relacje mamy z bliskimi, jakie relacje mamy w pracy, czy mamy konflikty, czy nie mamy tych konfliktów. Wszystko to wpływa właśnie tak w całym ogólnym kształcie, no, na to, jak wyglądamy też. I jak się czujemy. Mamy emocje, również to jest tak, czy stres, czy cokolwiek, prawda, to jest właśnie tak. Wiem, że już długo rozmawiamy. Świetnie, kochana, powiedz mi teraz, gdzie dostać książkę, gdzie robisz te wykłady, czyli tak już konkretnie, gdyby ktoś się chciał z tobą skontaktować, tak, co i jak. Już mówię, wykłady robię najpierw w pobliżu mojego miejsca zamieszkania obecnego jeszcze, bo później zmieniam miejsce zamieszkania, mam nadzieję, gdzieś już w maju. Polańczyk, tam robię w sanatoriach, ale również robię to w cudzysłowie, takie tournée, czyli ja sama jak gdyby proszę o to, żeby umożliwić mi kontakt z ludźmi i robię takie wykłady, można powiedzieć, gratisowo, pod warunkiem, no, że promuję książkę, ponieważ robię prezentację już pod książkę, no i sprzedaję książkę wtedy na takich właśnie różnych spotkaniach. Czyli książki, jednym słowem, nie można dostać w sklepie albo... No, można, jeszcze można dostać, ponieważ pierwsza edycja wydana i nawiązałam kontakt z hurtownią i wiem, że jeszcze są, ponieważ nie proszą mnie o resztę, o dalsze egzemplarze, ale zastanawiam się, czy ja w ogóle będę te egzemplarze odsprzedawać, dlatego że i z mojej strony, ponieważ moja strona to jest www.gabinet-zdrowie.com albo tytuł książki Chudnij z miłością do siebie.pl i wtedy można przez kontakt ze mną, ja wysyłam, doliczam jeszcze przesyłkę, także no, kosztuje więcej. Czyli jednym słowem ja ciebie, Elunia, poproszę, że jak się ten filmik pokaże, żebyś ty sama wstawiła wszystkie swoje kontakty, jak do ciebie i tak dalej, w komentarzu. Okej? Okay? Tak. Tak, a jeszcze raz ciebie poproszę, kochana, żebyś tę książkę pokazała. Jeszcze raz proszę, żebyś... Pokazuję książkę i z przyjemnością dzielę się informacjami w tej książce. Dać? Jeszcze więcej, jeszcze podnieś ją do góry, tak? O, świetnie. Tak. Chudni z miłością do siebie, poradnik dla każdego, Elżbieta Sobieszczuk. Pięknie, pięknie. Nie, poradnik dla każdego. Dla człowieka z cukrzycą, dla człowieka z nowotworem, ponad 200 przepisów tu umieściłam takich. Wyłączając pszenicę, cukier, mleko, czyli te wszystkie, no i te tłuszcze rafinowane, czyli to, co na pewno nam szkodzi. Także jeżeli to wyłączymy nawet, więc książka jest godna polecenia, uważam, i przyjemnością, gdyby ktoś chciał nawiązać ze mną kontakt taki, że przyjadę i po prostu zrobię prezentację,
Więc mam możliwość sprzedawania książek i to mi po prostu wystarczy, będzie mnie cieszyć. Wspaniale, także... wspaniale, Elunia, kochana, co masz jeszcze na ostatek? Na ostatek mam jeszcze powiedzieć. Dobrze, ja jestem waga, więc wiem, że takie artystyczne również rzeczy, tam z tyłu jest taki patchwork. Patchwork, który dusza. Szyłam, tak, tego dość kilka, miałam taką fazę, że szyłam to. To nie to, że tutaj chcę sprzedawać, bo to raczej było do ozdoby własnego domu, ale coś takiego jest we mnie też, to już sobie tak odkładam na, mówię, resztę życia, nie wiem, kiedy to będzie. Natomiast teraz chcę powiedzieć, że szykuję sobie takie miejsce, gdzie będę mogła spotykać się z ludźmi, prowadzić takie terapie za pomocą kamertonu również. Także tutaj połączę tą dietetykę właśnie troszeczkę z tą medycyną chińską, w sensie takiej właśnie nie akupunktury, bo to absolutnie nie, ale właśnie za pomocą tych kamertonów można będzie też harmonizować jakby ciało i zdrowieć. A ty rozumiesz coś o harmonizacji ciała, skoro jesteś wagą? Bo jest potrzeba równowagi ducha, wewnętrznej równowagi, żeby czuć się dobrze, o której też ja sporo mówię, bo bez tego wewnętrznego spokoju tak naprawdę nie ma zdrowia, nie ma dobrego samopoczucia i jakości życia. Jeszcze coś o odwadze bym chciała powiedzieć. Proszę bardzo. Jest to rzecz bardzo ważna. Jeżeli mamy złe relacje właśnie takie, które nas nie satysfakcjonują, które gdzieś tam powodują nasze złe samopoczucie, czy to zajadanie, dojadanie i otyłość, to warto popracować nad odwagą po to, żeby coś z tym zrobić, czyli zmienić albo naprawić, ponieważ sama to zrobiłam i wiem, że no to daje skrzydeł. To daje skrzydeł do działania. Człowiek działający właściwie to jest radosny, a człowiek radosny nie musi zajadać czy osładzać sobie życie, jak to się mówi, czymś tam słodkim, prawda? Także tutaj... No bo my zastępujemy tymi smakołykami. Tak. Słodycz, to, którą się tak, może mieć. Tak naprawdę te problemy, które powinniśmy uregulować w życiu. I to zamiast to tym zrobić, zaczynamy jeść, zaczynamy pić, zaczynamy wchodzić w to, co niezdrowe i w tamto, co niezdrowe, żeby nie dotknąć tego białego słonia w pomieszczeniu, jak to my w Stanach mówimy, że chodzimy dookoła, zamiast dotrzeć do na przykład... U nas się mówi, zamiatamy pod, tak, u nas się mówi, zamiatamy pod dywan. O, tak jest, pod ten dywan. Już się tyle nazbierało czasami, że już po prostu nie można stać na nim i trzeba coś z tym zrobić i wiele wiem, że wiele osób nie ma odwagi, żeby na ten krok taki pierwszy, myślę, że no ja tam różne też warsztaty robiłam takie, które pomogły mi, czasami książka pomoże w tym, żeby no zawierzyć. Myślę, twórcy, jakkolwiek to się nazywa, że tutaj na ziemi jesteśmy po coś dobrego, żeby czynić dobro dla innych, a niekoniecznie, żeby to cierpienie nieść, tak jak nam wpajano. Najtrudniejszy pierwszy krok, ale wiesz co, Elunia, ty wiesz dobrze, że jak się już zrobi ten pierwszy krok, i miłość do siebie. Intencją jest, żeby iść w tym kierunku, żeby było nam dobrze, to pójdziemy. Ale jak już się, wiesz, tak zasiedział i tak już myśli, że już albo nie ma, już ten, nie ten wiek, albo to za trudno, albo to wszyscy mogą, tylko nie ja. No i właśnie... No tak, chcę powiedzieć, że mnie też przeszkadzał PESEL, naprawdę. Dlatego, że no... wieku, kochana, to już się nie zaczyna nic na nowo. I okazuje się jednak... Zaczyna się, nie ma takiego wieku. Są takie jak nie ja, które ma takiego są wieku. Jestem super babcią, myślę. Słuchaj, to jest już nowa energia. Każdy wiek, to kiedyś tak było, to jest ten trzeci wiek. Dziś możemy zaczynać w wieku 90 kilku lat. Dzisiaj wszystko jest możliwe. Koniec, kropka. Tylko czy się w to wierzy i czy się tego chce. Bo to wymaga jednak zmian, a nie każdy lubi zmiany. Wiara i chęć to jest potrzebne, czyli odwaga do tego, żeby zrobić ten pierwszy krok. Dokładnie. Elunia, dziękuję ci ślicznie za to spotkanie. Dziękuję również. A wam, kochani, życzę tego, żebyście skorzystali z tego wszystkiego, co ma do poradzenia, zaprezentowania i podzielenia się swoimi własnymi doświadczeniami, swoją książką.
i bycia w kontakcie z Elunią. Także dziękuję serdecznie wszystkim za uwagę. Dziękuję Tobie, kochana Eluniu, i do kolejnego razu. Ja dziękuję.